Thank you.
Witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Niestety mam dla Was dość przykrą dzisiaj informację, tak na początek. Nie wiem, czy, znaczy na pewno wielu z Was zna kanał Gra na Kompa i na pewno wielu z Was tutaj obecnych na kanale kojarzy Pabelusa z kanału Gra na Kompa. Dziś niestety dotarła do nas od niego bardzo, bardzo przykra informacja. Otóż odeszła dziś od nas jego ukochana Katrinka i mam nadzieję, że tutaj też mówię to w waszym imieniu, bo nie wiem, czy Pabelus będzie, czy dotrze do niego ta informacja, ale tutaj chciałem przekazać od całej społeczności kanału Simulation Games Geek, chciałbym przekazać najszczersze wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje tutaj Pabelusowi. To bardzo ciężka dla niego teraz sytuacja, bardzo ciężkie chwile przeżywa to chłop bardzo, więc proszę też Was, abyście wsparli Pawła, wsparli Pabelusa w tych tragicznych dla niego chwilach. Wejdźcie tam proszę do niego, wesprzyjmy Pawła, bo takie to są bardzo smutne. To są bardzo smutne, nie wiem, jak to już nawet, mnie też jest bardzo ciężko o tym mówić, bo strasznie mi przykro. Także wejdźcie proszę do niego, trzeba wesprzeć, niech tutaj społeczność YouTube'owa wesprze Pawła. Aż trudno przejść dalej do dalszych tutaj naszych działań, ale życie toczy się dalej, także tutaj to dokładnie Pablo, łączymy się z Pabelusem. Dzisiaj tu muszę powiedzieć, Olek przekazał mi tę informację, że taka sytuacja u Pawła wyszła, taka bardzo przykra sytuacja. Bardzo dziękuję mu za to, że mi to na Discordzie napisał, także Olek, dziś tutaj bardzo, bardzo dziękuję Ci za tą informację. No i cóż. Paweł, jeżeli mnie słyszysz, to jeszcze raz najszczersze kondolencje. Trzymaj się, chłopie. Wiem, że to tylko słowa, ale jesteśmy z tobą w tych trudnych chwilach. No dobrze, a my słuchajcie, ruszamy w podróż. Dziś długa podróż do Tadżykistanu. Zaraz pokażę mapę. Jeszcze tutaj witam Was naprawdę bardzo serdecznie. Piotrek Huzar, Pablo SimTV, Mikołaj, Robert, Adaś Skylark, Fat Dudi, Marecki, Piotrek Huzar, Sarniak. Jeżeli kogoś powtórzę, to wybaczcie. Piotrek Huzar, Motoryzacyjny Natanek, Robert, Arek Niezgoda, Sarniaka witam, Rafał Mielewczyk na samym początku się witał. Bardzo mi miło. Masz głos ministranta. Mikołaj, no bo bardzo smutna sytuacja dzisiaj wyszła, więc przepraszam, ale tutaj nie skomentuję. Błażej Kwiatkowski, witaj. Także jeszcze raz dla Pabelusa tutaj najszczersze wyrazy współczucia. A my słuchajcie, jedziemy do Tadżykistanu. Jesteśmy, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku. Siemka Jakob, Jacek Jaskę, witajcie. Chwila ciszy. Wiesz co, Piotrek, bardzo dobry pomysł. Także tutaj, Mikołaj, proszę cofnij troszeczkę live'a, to dowiesz się. Pabelusowi z kanału Gra na Kompa odeszła dzisiaj najbliższa osoba i niestety taka. No, wszystko, cofnij tą informację, znaczy cofnij film, to zobaczysz. Dobrze tutaj Piotrek mówi, także może faktycznie minuta ciszy, uczcijmy pamięć Katrinki. Bardzo dziękuję. Dobrze, słuchajcie, wracając już do samego filmu, do samego strumyczka, dzisiaj słuchajcie, ruszamy do Tadżykistanu. Daleka trasa,
Ruszamy tutaj z Egiptu, będziemy jechać znów przez Izrael, Liban, w stronę Turcji, przez Turcję. Dalej będziemy mieli Gruzję, Armenię. I tutaj właśnie mnie zastanawia, czemu gra poprowadziła nas tutaj w górę, w stronę Rosji, natomiast nie przez Baku. Ja mi się wydaje, że przejedziemy, jako że znamy tutaj już te tereny, tutaj już jechaliśmy przy Makhachkala, Atyrau i tak dalej, to ja spróbuję przez Baku pojechać. Natomiast i tutaj mam nadzieję, że tym promem się przedostaniemy do Turkmenbaszy i wtedy już dalej tutaj na kraje, tutaj już jest Kazachstan i dalej tam Uzbekistan i Tadżykistan. Także taka długa dość trasa. Myślę, że dzisiaj nam się to nie uda przejechać. Także ja nie wiem, czy na dwa, jeśli nie na trzy odcinki to sobie podzielimy, ale mam nadzieję, że spodoba się to Wam i będzie fajnie, będzie miło. Także witajcie jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja już mam ładuneczek podpięty. Słaby sygnał GPS. Taki oto składzik. Widzieliście zresztą na miniaturce. Już to było z dzisiejszej jazdy. O. Dobra, słuchajcie, to co? W drogę, nie? Dobrze, tracker działa, wszystko działa. Czekajcie, klucze sobie odłożę troszkę dalej i możemy jechać. A jeszcze ręczny i w drogę. Także opuszczamy ciepłe tutaj pustynię Egiptu. Co się, Piotrek? Adasiu, wysłuchałem Pawła. Przykra sprawa. No niestety. To bardzo wzruszający film, bardzo wzruszające nagranie Paweł dzisiaj przekazał. I bardzo smutne i tragiczne w swej treści. Cześć, Paweł 50 Brzeziński. Cześć, metrów cześć. skręć w lewo. Skręć w lewo. Wieziemy. Właśnie, co my wieziemy? Zewnętrzne płytki podłogowe. No, to wieziemy do Tadżykistanu z egipskie płytki. Jedź prosto. Cześć Damko, witam Cię. Danko, dużo krajów szykuje się w tej trasie. Pewnie nie wszystkie dzisiaj objedziemy, ale będzie co zwiedzać. Nie wiem, czy jeszcze zauważyliście, ale ja tutaj postanowiłem, że w tym Izraelu pojedziemy troszeczkę inną trasą, bo tutaj mapa szykowała mi drogę tutaj przez Tel Awiw, a że nie jechaliśmy jeszcze tutaj przez Ammana i tutaj w stronę Damaszku, więc postanowiłem, że trochę zjedziemy z drogi
Czy tu będzie można. Czekajcie, mogę to przesunąć? Mogę. O. Żeby było lepiej. O, w ten sposób przejdziemy tutaj tymi wschodnimi drogami. Jedź. Także. No, także w drogę. Piotrek, ale Mikołaj nie wiedział. Jak wszedł, to nie zauważył. Jeszcze nie wiedział, o czym mówimy, więc spokojnie, Piotrek. Pozwól, że tutaj na kanale ja już będę, jeżeli będzie taka potrzeba, to już będę reprymendy. I tutaj chłopaki z moderacji też już czuwają nad wszystkim. Na rondo w trzeci zjazd. Zjedź. Tak jest, bez nerwacji, dokładnie. Dokładnie tak jak Robert piszesz. Nie za szybko jechałeś? Ja nie zauważyłem, jakoś tak. Płytki się nie wysypały, Adrian. A powiedzcie, jak tam emocje jeszcze po wyścigu Formuły 1? Bardzo dobry wyścig był. Kto oglądał? Przez Jerozolimę. Nie, teraz w Egipcie jesteśmy, Piotrek. Ale będziemy jechać chyba przez Jerozolimę. Na pewno przez Jordan. Wiem, Robert, że to oglądałeś. A jak tam emocje? Już opadły? No bo naprawdę końcówka była niesamowita. Danko, bardzo fajny wyścig. Bardzo fajny, tak, to się zgadza. Naprawdę ten wyścig dzisiaj to dał czadu. Tak troszkę rzutem na taśmę tutaj rozpocząłem ten stream po wyścigu. A to dosłownie się wyścig skończył i rozpocząłem ten strumyk. Ostatnia prosta była super. No, takich wyścigów to dawno nie widziałem, żeby już przed samą metą się jeszcze ścigali. Tomek Napik, tak, Piotrku. Tomek prowadzi nas. Lecimy. I wiecie co? Tutaj pozwolicie, że ja będę w nocy leciał. Zresztą już Egipt tutaj w ogóle. Tutaj to Egipt, Izrael, Liban to już zwiedziliśmy dobrze, już pojeździliśmy sobie po tych terenach. Więc ja na razie nie będę robił zjazdów na nocki. Także lecę, pruję ile fabryka dała, tak żeby jak najszybciej wyjechać tych terenów już nam znanych. I dopiero będziemy najwyżej robić pauzy już nam w okolicach właśnie wschodniej Turcji, Gruzja, Armenia, tam gdzie jeszcze nas nie było. W nocy też trzeba jeździć, dokładnie tak jak Danko piszesz. Zresztą kierowcy nocki głównie też, nie? Zapierdzielają, bo wtedy nie ma tak obostrzeń różnych na trasach, nie ma jakichś wyłączeń z ruchu. Robert Perez, co mógł, to przegrał. Nie ma jednak tego składnika mistrzów, a i pit stop pechowo mu się trafi. No niestety, no chwilę przed neutralizacją dostał tego pit stopa.
Ale skąd mogli wiedzieć, nie? Z drugiej strony. Czekajcie. Pełny bak mamy, dobra. Już się bałem, że warto tu zjechać, ale. Szkoda Alfa Romeo, że bez punktów. No, tam Hamilton też rzutem na taśmę wjechał. Fajnie tak dzisiaj z wami o tym F1 porozmawiać, nie tak jak tydzień temu, że prosiłem was, żebyście mi nie spoilerowali i groziłem banami za spoilery. A potem biedny siedziałem do trzeciej w nocy i oglądałem wyścig. Faraonki mam omijać. No staram się, staram się. Ja tam nie lubię zabijać żadnych stworzeń. Może poza komarami. Bo komarów nie trawię, po Trzymaj prostu się nie po prawej cierpię. stronie. Potem zjedź w prawo. Ale mam nadzieję, jak na Zjedź najmniejszą, w prawo. jak na, inaczej. Mam nadzieję, że nie będę tutaj mandatów za dużo dostawał, albo jakichś wypadków robił, bo kurde, tutaj fajny zysk się szykuje na tej trasie. To chyba. Czekajcie, zaraz. Ile mam zysk? Dochód ze zlecenia, zobaczcie, prawie 900 tysięcy złotych, więc drogie te płytki. Ładne niebo, bardzo ładne, naprawdę tutaj. Studio SCS się postarało. Już tutaj oświetlenie jest bardzo, bardzo fajne. Filip Korczyński, mam pytanie. Cześć Filip, czy moje wpisy na czacie znikają? Jak chcę poinformować o swoich urodzinach, ja wiem o tej tragedii i przekazuję kondolencje. Nie. Nikt cię tutaj żadnych wpisów nie usuwa. Nie, bo ja bym widział, że coś chłopaki usunęli. Nic nie było, Filip. Piotrek, czy słyszeliście, że Szwedzi boją się z Polakami w gałę grać, bo mecz ma być 300 km od granicy z Ukrainą? Nie, nie słyszałem. Nie słyszałem takich rzeczy. Nie wiem, albo coś się u mnie zawiesza. Może coś, Filip, bo nikt, nie, nie żaden z chłopaków tutaj, ani ja, ani żaden z chłopaków tutaj, ani żadnego, nic nie usunęli. Algorytm coś wycina. Nie, to chyba też bym wiedział, Robert. Gdzie się teraz znajdujemy? Tak, w Egipcie. Dokładnie wjeżdżamy do Hurgady, czyli Mekki polskich turystów. Ciekawe, ile mocy mają te bolidy, formuły. Nie wiem, może Robert wie, ile mają mocy. Bo ja aż takich szczegółów to nie pamiętam. Czytałem o tym, ale nie pamiętałem. Dokładnie. Filip, jak tam z rodzinami? To już dzisiaj masz? Wjedź na rondo w pierwszy zjazd. Fifi ma dzisiaj 17. A, no to Filip, gratuluję. Rondo, zjedź. Gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego. W przyszłym roku to będzie się działo, 18. Także wszystkiego dobrego, Filip. Wjedź
Ja mam mega zagwozdkę. Ekran mi wyłącza się tylko. Czekaj, zaraz przeczytam. Dzisiaj obchodzę swoje 17 urodziny, ale przez algorytm nie wiedzieliście o tym. Przepraszam was. No nie, no za co nas przepraszasz? Filip. To chyba nie tu, to chyba dalej. Trzeba gdzieś wjechać. Jeszcze raz. Tam ekran mi wyłącza się tylko w ETS2 co jakiś czas. A to ciekawe. Może ci coś. Ale to monitor, czy po prostu ci się, nie wiem. Grafika ci coś wywala w WTS-ie. Zawróć, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Dokładnie. Dokładnie, Rutkoś, piszesz legalnie picie. Adam, coś mnie wspominałeś przed chwilą, a nie dosłyszałem. A wiesz co, że może wiesz, jaką moc mają bolidy w tym roku? Bo tam ktoś się pytał, chyba Piotrek Huzar. Dobrze, słuchajcie. Teraz do Sharm El Sheikh płyniemy, czyli do drugiej Mekki polskich turystów. Mikołaj, w Transim coś skopali. Znowu w nocy są lagi. O, to muszę odpalić sobie. Dawno nie odpalałem Transima, nie Tram Mniś. Czy Transim Mniś. Dobra, jesteśmy w Synaju Południowym. Za to, że... Nie no, to Filip, no bez przesady. To ja przepraszam, że taka sytuacja się tu wydarzyła na kanale. Mi monitor nagle się wyłącza, jakby był, nie był podłączony w ogóle do prądu. Kurde, tak jakby sygnał tracił i... Może, ale może masz jakieś piki na grafice, grafika przestaje wypuszczać sygnał i monitor się wyłącza, nie wiem. Ale nigdy się nie spotkałem z taką sytuacją, wiesz, Mikołaj? Siedemset koni mechanicznych, tutaj Robert pisze, odpowiada silnik spalinowy, a za pozostałe 300 km kilometrów koni mechanicznych systemy elektryczne. O, i to jest bardzo rzetelna odpowiedź. Grałem w Transim 1 i dodali fajną linię 71, w większości przypadków jedziemy przez nowe tereny. O, Mikołaj, dobrze wiedzieć, to może odpalę może ten Transim. I przejedziemy się nowymi tutaj trasami. Ja się nie pytałem o bolidy. A o co się, Piotrek, pytałeś? W takim razie. O, problemy synchronizacyjne. A, to prawda. Też tak, o tym nie pomyślałem. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pytanko, czy w nocy jadymy, czy czekamy na dzień? Nie, jadymy w nocy. Jadymy w nocy. Tutaj już znamy te tereny, także nie będziemy już ich zwiedzać, także jadę po prostu, żeby jak najszybciej dojechać do terenów, na których nas jeszcze nie było. Jacek, mnie się monitor wyłączał. Wysiadł zasilacz i trzeba było kupić nowy monitor.
Ale widzisz, tutaj koledze wyłącza się tylko przy konkretnym tytule, co jest taką ciekawostką. Cześć Wercia, witaj. Miło Cię widzieć. Mikołaj, kiedy robisz transmisję? Masz grafik? Miło się Ciebie słucha, nawet jako podcastera. Bardzo mi miło. Tak, mam grafik, Mikołaj. Jest wszystko też w Jedzie opisie. Hondo w drugi W opisie tego zjazd. live'a. Nadaję w weekendy, ale to znaczy staram się co najmniej raz Rondo w sobotę lub w zjedzie niedzielę, Hondo lub w sobotę i w niedzielę. drugi. Także jest tam jedna transmisja w weekend. Jedna lub dwie. Oraz nadaję we wtorki i czwartki. Także można to sobie tak. Jeżeli nie nadaję w te dni, to już tylko z jakichś wyjątkowych powodów. Kamil, cześć Kamilu. 11 łapek, bardzo Wam dziękuję. Przekroczyliśmy pierwszą dziesiątkę. Albo ETS2 maskopany silnik gry. Zobaczę, co jest w logach gry. Ale to żeby aż ci, no to by ci wywalało co najwyżej, a nie wyłączało monitor, tak mi się wydaje. Nie wiem. Dokładnie tak jak Robert pisze. Logi tutaj nie powinny nic pokazać. Jeżeli to jest wina monitora. Ojoj, oj, ale tutaj ciasno. Pamiętam, jak jechaliśmy w drugą stronę tutaj, tą trasą. Się sznur ciągnie. Która to godzina? 23 dopiero. Czasu gry. A to taki ruch. Turyści wracają z wakacji. Piotrek, to z ciebie taki trochę kucharz jak z Mopetów. Tamten też lubił się w różne części ciała uderzać. No chyba jakaś taka łada była. Tylko że już mnie wkurzyła, więc wyprzedzam. No bo ile można się tak wlec? Wercia, uważaj na siebie, Piotrek, bo co chwilę gdzieś się walniesz, choć ja mam podobnie wiecznie siniaki. A potem, Wercia, wszystko na męża zrzucasz, że przemoc domowa. Jak zgaśnie dzisiaj gra, jedno ślepo, dopóki się nie wyłączy, po 10 sekundach ponownie. No nie wiem, no wrzuć tam logi na Discord, to może coś tam się odczyta z tych logów. Dobry wieczór, mężatko.
Ale kręta ta droga. Mikołaj, to monitor nie wyrabia. Jakie masz ustawienia odświeżania? Ustaw synchro pionowe w grze i na 60 MHz na sztywno. O, i tutaj Robert porządną radę dał. Tak, ofiara przemocy. Nie, nie, nie na męża, nie zwalam. Tak, ja tam was znam. Jedź prosto. Potem jest szantaż. Przynieś tam, wiesz, godzina 23 w nocy. Trzymaj się czy tam lewej strony. Później. Potem skręć w lewo. Jest, leć. Wercia mówi do męża, leć po czekoladę, bo jak nie, to powiem, że ten siniak to przez ciebie. Ale tutaj, kurde, korki. Dobra, jedziemy, jedziemy. Nie, nie jedziemy. Jedziemy? No to jedziemy. Jeżeli mnie przepuszczacie, to mi bardzo miło. Aj, muszę się podrapać po głowę. Paleźmy myśli, z jakimi kobietami ty się zadawałeś. Ja to z filmów znam. Kolega mi mówił. No i pobocze. 70 jest, trzeba zwolnić. No ustaw Mikołaj. Ale piękna gwieździsta noc. Ojej, nie to chciałem kliknąć, tylko to długie. Ja wiem, że kobiety potrafią być okropne, ale ja się odcinam od tego typu. Spoko, to ty, Wercia, takie żarciki. Oj, tutaj coś ciężkiego przed nami jedzie. Natury nie oszukasz. Jak to mówił świętej pamięci Leon Niemczyk, tak? Chłopaki nie płaczą. Synku, mamusię oszukasz, tatusia oszukasz, ale natury nie oszukasz. No i tak został laska królem Sadesów. A to bardzo podniesiona poprzeczka. Ciągniki tutaj jadą. Jedź, brachu. I mnie schamował pod górę, no. A tu 35 w ogóle na godzinę jest. To dlatego mnie tak schamował. Jaki tam ma ekran w środku?
Zobaczcie, to, ale to, no to jest chyba Focus, nie? To auto przed nami i ja już. Ford Focus, tak. Dzięki, Filip. O, płytki mi się tam po naczepie mi biegają. Fokusik. Tam przymierzaliśmy się do zakupu Fokusa. No to zjeżdżaj, no. Ale Ford nam gorsze warunki od Skodilaka dawał. B Focus on the road. No jedź, no chłopie. Bierzemy go prawą stroną. Podpadły ci Adaś, Fokusy? Czy ogólnie Fordy ci podpadły? Jakiś niedzielny kierowca, dokładnie. I to jeszcze lewym pasem, no. Cześć, uraz, witaj. Nie napiszę, żebyś był skupiony na drodze. Dobrze, dobrze. A, wycofany komentarz. Robert. Robert, 20 złotych. Wieści ze świata, jak donosi agencja KTAS, odnalazł się generał Kilnika Szojgu. Wedle specjalistów ślady po kulach na plecach wskazują na świeżo przebyty zawał. Dzięki, Robert, za dwie dyszki. Tak, to jest bardzo dobry news. I tutaj specjaliści są górnych lotów, także wielkie dzięki za to info. Nie wiem, Adaś, bo tam pisałeś B Focus, więc oj, ale mi tutaj dobrze, że nic nie jechało prawą stroną. Górkę się wspinamy. Ciemno, sucho i do domu daleko. Adaś, ja całe życie rowerem, nie stać mnie na auto. Ojoj. Ale to przynajmniej jesteś wysportowany. Na pewno zdrowy przez to. Sport to zdrowie, tak mówią. Kurde, to jak tak was czytam, gdyby Adaś i Robert, to co, to ja chyba jakiś oligarcha jestem, bo mam i rower, i samochód. Piotrek Huzar jest przykładem, że sport to zdrowie.
Niech właśnie. No i jeszcze mi sankcje i rower mi zajmą. Nie no, żeby nie było w garażu, są trzy rowery, nawet cztery, ale żaden mój. Sympatycznie, tylko szum silnika. Będą płatne odcinki. Czy to granica? Nie, to granica już. Także teraz pas kontrol BT. O, cywilizacja i palmy, no. I te wilczury tutaj, ja pierdzielę, one są niesamowite. Cześć Grzegorz, cześć. Wszystko w porządku, miłej podróży, bardzo się cieszę. I to ile palm? Że wjeżdżamy do Izraela. Dobra, my tutaj sobie uderzymy. Za szybko schamowałem. Możemy jechać. Wszystko w porządku. Papiery ok. Jaka kolejka do granicy w drugą stronę? Jesteśmy w Ejlacie. Jak te granice nierealnie wyglądają versus rzeczywistość, szczególnie na Bliskim Wschodzie. No niestety, no ale pewnie nie ma tu... Jejuś, jakie... No i już 1000. Tam 80 było. Dobra, mea culpa. Airport. Cześć Grzegorz, cześć, cześć. Czekajcie, ja sobie tutaj się na chwilę zatrzymam. Zobaczę mapę, bo tutaj widzę, że skręcamy za chwilę. Pewnie już na tą drogę. Czekajcie, gdzie tu? O. Zobaczmy sobie mapkę. Dokładnie, tutaj w Eliacie będziemy skręcać na 80, a potem na 15 i sobie polecimy tą 15. Tutaj jeszcze popatrzę, czy coś by nie fajnie było. Na przykład może przez ten Amman byśmy przejechali. Zwiedzili Amman i tutaj pojechali przez Dżarasz i dalej tędy. O, tak zrobimy, słuchajcie. Przejdziemy przez Amman. I potem na Damaszek i dalej już na starą trasę. Sarniak, a jak tam zmiana czasu wpływa jakoś na ciebie, czy masz ją w poważaniu?
Wiesz co, na razie jest nieźle. Na razie jest nieźle. Choć dziś też się tak obudziłem w miarę normalnie. I tak na razie nie odczuwam. Pewnie jutro się Szykuj przeżegnam się, prawo nogą, jak skrzydło, będę musiał wstać. potem skręć w prawo. I ogólnie jest nieźle. A wy jak tam, Skręć w wyspani? prawo. Znowu pas kontrol byta? Mówię, że do oblotów super terenu. A ty jak ten sarniak? Bo ty chyba w ogóle coś na wyjeździe teraz, nie? Czy już zjechałeś do rodzinnego Gdańska? Piotrek, super tereny do MSF, pół MFS-a. A, do Jordanii wjeżdżamy. Teraz. No a tutaj fajnie też by było oblatać to. A wstęp o 10 była 11. Taki kurde surprise, nie? Nie, to ja właśnie się nawet obudziłem po 8 starego czasu, więc już 9 była. No to powiem wam, że jutro będzie ciężko. Robert, ja się cieszę, bo nareszcie będę z roboty wracał za widna, a nie po nocy. No, ale niektórzy teraz znowu będą wstawali po ciemku. No jedź tym wolwiakiem. Po lewej od Ammanu masz Jerozolimę. Może tam zajeść przy okazji. A tu przez Jerozolimę to będziemy chyba jechać. A może nie? Nie, no już też nie chcę za dużo Wyspa tutaj szaleć, skręć bo mamy bardzo długą trasę w lewo. przed sobą. A czemu on chce tutaj w lewo, żebyśmy skręcali, skoro możemy to od razu. Skręć w lewo. A na mapie jest w prawo. Dobra, to idziemy w lewo. Tak jak mówi pan Tomek. Aktualnie Lubomierz do piątku, a zmiana czasu okaże się jutro rano. No to jak chyba u większości z nas. Tutaj już też zaraz powinien słońce być. Już czwarta dochodzi czasu lokalnego. No jutro już się boję tego wstawania. Bo kurde, teraz patrząc tą, którą mamy, tam 21:30, no to wczoraj o tej porze była 20:30. Ja nie wiem, o której dzisiaj zasnę. Poczekaj, jak tutaj Piotrek piszesz? Jedź prosto na Jerozolimę. Ale nie wiem. No to jedziemy prosto, tylko że tutaj skręcimy już do Amanu. Jerozolima to jest chyba tutaj. O, tu. A w Jerozolimie to byliśmy. Piotrek, tu musisz się cofnąć w streamach. W Jerozolimie byliśmy. Jak pierwszy raz jechaliśmy na tutaj Bliski Wschód, to byliśmy już w Jerozolimie, więc cofnij się. Także przejdziemy przez Amman i dalej w stronę Damaszku. Nie będziemy już tutaj zahaczać, bo to za daleko by było. A ja mam przed sobą, zobacz, jeszcze 7000 kilometrów, więc jest co jeździć. Jest co jeździć. Rutkość, co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, idę leżeć. No to dobranoc, fajnie było, Rutkoś.
Do następnego. Danko, to dzisiaj nowe kraje będą zwiedzone. I fajnie, że Syria po drodze. Tak, będzie Syria. No i zobaczymy, czy dojedziemy do Gruzji, czy na Turcji skończymy. No chciałbym do Baku Trzymaj spróbować się po dojechać. prawej No stronie, zobaczymy, potem zjedź w prawo. czy nam to wyjdzie. Zjedź w prawo. Nie, no Danko, do końca to nie będę cisnął. Wczoraj by była młoda pora, a jakoś spać mi się już chce, dziwne. No bo też pewnie wstałeś, a może i zmęczenie cię dopadło, wiesz co, tygodniowe. Robert, ty i SKS? No proszę cię. To jest 80, to możemy trochę przyspieszyć. Do baku to możesz wlać paliwo. Słusznie. Słusznie, Grzegorz. Chyba będziemy się tutaj musieli środkowych pasów trzymać. Tak, Amman prosto. Nie ma się czym chwalić, kto głośniej w puzon dmucha podczas snu. W sumie racja. Jakie ładne drogi tutaj. Rutkość, to dobranoc emerycie od Adasia. Fajny Piotrek, fajny. O, wielbłądy. Natomiast pozwoli, że dzisiaj, no z racji tego, co na początku mówiłem, z racji takiego bardziej nostalgicznego wymiaru tego odcinka, to może nie będę dzisiaj czytał. I także z suchara na koniec dzisiaj może sobie darujemy. No, wiadomo. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Adam, a co się stało? Wiesz co, Grzegorz, na początku właśnie mówiłem, Trzymaj się że prawej strony, potem Pabelusowi z zjedź kanału w Grana prawo. Kompa odeszła bliska osoba Zjedź w i prawo. Tak właśnie, niestety, taka przykra dzisiaj informacja Zmieniam do nas, trasę. do całej społeczności tutaj YouTube'owej. Także jeżeli znasz kanał Grana Kompa, to
Pewnie kojarzysz Pabelusa, Grzegorz. Cześć Jarzyn, szerokości. Bardzo dziękuję. Witam cię, Jarzynku. Miło cię widzieć. Skoro nie ma suchara, to nie będę podczas muzyki końcowej siedział tu. No dziś wyjątkowo. I chyba zrozumiecie sytuację. Ale do szczegółów mówię, tego co się stało, to tutaj do początku przewincie, to zobaczycie. A co tam Jarzyn u ciebie? W Polsce teraz, czy gdzieś za granicą? Ładny wschód się robi, tak, to prawda. W ogóle naprawdę tutaj fajnie te tereny, a czy tereny, to oświetlenie zostało teraz odwzorowane. Także tutaj zrobili. Trzymaj się lewej strony. Zrobili niesamowitą sprawę. Grzegorz, niestety nie znam, ale moje kondolencje dla tego pana. Wiesz co, Grzegorz? A polecam kanał Gra na Kompa. Bardzo, bardzo fajne materiały tam Pabelus robi. No teraz pewnie będzie przerwa w materiałach. Tam mówił, że do środy ma zaplanowane, a potem no, z racji tego, co się wydarzyło, no to tylko logicznym jest, że on teraz nie będzie miał głowy do tego, żeby nagrywać nowe. Także tam będzie przerwa, ale polecam grę, kanał Gra na Kompa. Jak pięknie lata tronik koło Białegostoku na FL 520. O proszę. Jarzyn, teraz Polska. Byłem na Litwie 2 razy, za tydzień Białystok, a potem w maju, sierpniu Chorwacja i Bośnia. A ty się, człowieku, najeździsz. Fajnie. Tak, słonko wstaje. Także teraz będzie troszkę jazdy za dnia. Takie oto płytki wieziemy. A płytki. Zwykła kostka brukowa, nie tam płytki. Jedziemy prosto. Coś mu ten silnik chyba się psuje, bo taki głośny coś był. Trzeba sobie fotę w czasie jazdy walnąć. A co? Dobry brukarz, zawartość naczepy w jeden dzień ułoży. Jarzyn, już się trochę z wami stęskniłem. Chyba będę musiał kiedyś jakąś traskę z wami strzelić. A, zapraszamy. O, teraz, gdzie ja mam teraz jechać? Czekajcie. Coś. A, to wiecie co? To skasujmy. Nie wiem, czemu on chce zawrócić. Ja bym tu ten Amman zwiedził. O, w ten sposób. Ale czemu chce zawrócić, to nie mam pojęcia. Dobra, idziemy już. Dojeżdżamy do Ammanu. No
No, Robert, kopę lat minęło, nie? Jak u Fansima się poza mapę wyjeżdżało. Się zjeżdżał nam. Ja nie pamiętam, czy to nie były czasy Robert Tiry na tory. Trzymaj się prawej strony, potem zjedź w prawo. Zjedź w prawo. O, co to bieg mi się wypiął? Za ponad 20 metrów skręć w Już chyba lewo. srok. No, tak może być. Skręć w lewo. To dzisiaj cię Jaszyn trzyma. Jedź, jedź, jedź. Zjechałeś z trasy. O, Trzymaj IKE się mają tutaj, lewej zobaczcie. strony. Potem zmieniam skręć w Trasy. lewo. Trzymaj się Świat lewej nawet w strony. ETS się zmienił przez Potem ten czas skręć bardzo. w lewo. Skręć w lewo. Nie skręcamy w lewo, idziemy prosto do Ammanu. Czy chcesz zmienić trasę? Trzymaj się prawej strony. Słuchajcie, bo to mnie Potem zaczyna trochę skręć w prawo. denerwować. Wypnijmy to. Co on tutaj tak zwariował? Co, ja tu nie mogę wjechać? Nie, tam jedziemy. Jedziemy prosto przez rondo. I potem tutaj. Dobra. Słaby sygnał GPS. To bez mapy sobie poradzimy. Trzymaj się prawej strony. Adrian, Potem dobrze jedziesz, skręć w GPS prawo. zwariował. No tak się czasami. Pewnie tu są zagłuszane Skręć w sygnały prawo. GPS-u. Czy chcesz zmienić Nie trasę? chcę zmienić trasy, panie Tomku. Trzymaj się lewej strony. Potem skręć w lewo. Teraz gdzie pojedziemy? W prawo pojedźmy. Skręć w lewo. Nie. Jadę w prawo. Objedziemy sobie. Amman. Zmieniam trasę. Sorry, że dopiero teraz pytam, ale pokażesz dzisiejszą trasę. Jasne, poczekaj, wiesz co, wyjedziemy tutaj z Ammanu i... Trzymaj się lewej strony. Potem skręć w lewo. Skręć w lewo. Czy chcesz zmienić trasę? Trzymaj się lewej strony. Nie wiem, czemu mnie teraz tam. A zaraz niewidzialna ściana, tak? Może być. Dlatego jadę tak, Adrian, wiesz, Zmieniam trasę. delikatnie, nie? 20 łapek, bardzo dziękuję. Kolejna dziesiątka przekroczona. Dobra, już pokazuję ci Grzegorz Traska. Od razu przy okazji sobie tu zrestartuję. O, tu mnie jeszcze pcha. Przez ten punkcik. Dobra, tu. Okej, no to jedziemy tak, Grzegorz. Idziemy dalej tutaj do Libanu. Dalej będzie Turcja, będzie Tbilisi, czyli Gruzja, będzie Armenia. I tutaj właśnie mam nadzieję, że się w Baku od razu przeprawię tutaj do Turkmenbaszy. To jest chyba... Co to jest? Tutaj jest... Co to jest? To jest chyba ten Kazachstan, nie? Jeżeli dobrze kojarzę. Dalej będzie chyba nie Azerbejdżan, tylko dalej będzie Uzbekistan i Tadżykistan. Amman ma fajne lotnisko. O, Adrian, nie wiedziałem. No chyba, że się tutaj nie przeprawimy w Baku, to będziemy musieli naokoło tutaj do Bajoro przekroczyć. No. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, Grzegorz, że Amman to taki skoczek. Mas 32. Cześć, ale trasa. No, trasa bardzo długa. Sporo trasy jeszcze zostało. Jedź. Tak, dlatego dziś na pewno całej nie pokonamy.
Nie ma szans, także będzie to trasa dzielona. Turkmenbasza to Turkmenistan. A, okej. No, traska długa. Co on mnie tu wyścigi? Pojechał sobie. Turkmenbaszy jest fajne lotnisko na tej mapie. A to nie byłem jeszcze. Mateusz Kurek, cześć Mateusz. Grzegorz, o kurczę, Adam, tobie tak się chce na ten wschód jeździć? Nie to, że chce mi się, ja po prostu dla was tutaj pokazuję te mapy, bo przypuszczam, że niewielu z was sobie już ładuje tamte tereny. Więc to też jest pod waszym kątem, nie? Żebyście zobaczyli tutaj ETS-ie coś innego niż macie na co dzień, nie? Jak ci minął dzień? A dziękuję, spokojnie. W miarę spokojnie, choć dzisiaj taki trochę przymulony chodzę. Na lewą stronę. A, 90 trzeba trochę zwolnić, bo zaraz mandacik znowu będzie. Need for Speed Euro Truck Simulator 2. Tak, a to już chłopaki bawili się w takie wyścigi. Ashabad jest w Tadżykistanie. A, dzięki Piotrek. Jedź prosto. Filip, ja jestem ciekaw, jak nadawany jest Nickelodeon na wschodzie. Pytanie, czy jest nadawany. O, tutaj Piotrek dementuje to. Nie Piotrek, tylko Danko dementuje słowa Piotrka. Pablo, Robert, czy do mnie też piszesz, czy mogę liczyć na pomoc przy mapie combo z waszej strony? Jasne, jasne, Pablo. Piotrek, mam pomysł. Może jakiś symulator statku, tankowca, frachtowca? Ale to masz pomysł na zrobienie takiej gry, czy do ogrania na kanale, czy coś takiego, Piotrek? Jedź, jedź, jedź. Seatem. Gdzieś ty wyjechał. O człowieku, na koniec świata. Ojejku, jaki tutaj tygrys. Zobaczcie, a teraz w Syrii będziemy. Jaki tygrys. Proszę, a mówili, że nie ma tygrysów już na świecie. Piotrek, niby spoko, ale nie ma nowych gier tego typu, a i sama rozgrywka to flaki zalają gorsze jak MFS. Jedynie wpływanie i wypływanie do portów. No, Robert, tutaj igrasz z ogniem, Robert. Igrasz, Robert, z ogniem. Wkraczasz na grząski grunt. Syria, tak Filip, Syria, dokładnie.
Danko, szybko ta Jordania przeleciała. No szybciorem, no. Jak się tu wiesz, tu się gadu gadu, tu się rozmawia. Coś tam się zobaczy i szybciorem to mija. Grzegorz, mnie ciągnie coś na zachód i jakoś wolę ostatnio chyba grać w ATS-a. A właśnie, dawno ATS-a nie było. Muszę też tutaj w tym tygodniu może jakąś traskę zrobić w ATS-ie. Piotrek, jak ktoś zrobi, to do ogrania. No ale tak jak faktycznie Rutkoś pisał, to by, no, to nie mogłoby być to realne kilometry, czy tam mile morskie, bo byśmy faktycznie płynęli tygodniami jeden kurs. Z czym ty jedziesz na pacę, Mateusz? Mateusz, jadę z tymi, no z kostką brukową. O, taką kosteczkę brukową, jedziemy do Tadżykistanu. Wiem, ale sam lot w powietrzu to naprawdę emocje jak na grzybach. Dlatego są ludzie, którzy na przykład nie lubią latać tych, czy tak, tak powiem, międzykontynentalnych lotów, tylko sobie latają skręć w lewo. Takimi lotami krajoznawczymi, nie? Skręć o, jesteśmy w Darze. W lewo, dobrze, to jedziemy w lewo. Można. Tutaj trochę mi lusterko zasłania. Dobra, jadę. Trzymaj się prawej strony. Potem skręć w prawo. Skręć w prawo. Pablo, jestem dziś od samego początku i simulation na live. No tak, to prawda. Witałeś się na samym początku. Checkpoint. Powolutku trzeba jechać. Bo jak nie, to potraktują tutaj. Będę miał zawał serca. O, jaki tutaj buldożer. Piotrek, do FSX są dodatki, statki, kutry, żaglowce, kargo i okręty. No tak, to jeszcze by brakowało ten, brakowało piratów, nie? Gdzieś tam z, nie wiem, no tam, kurde, Somalii, o. Jacek Jaski, ja w ATS-ie mam wyłączone mandaty i jeżdżę tak szybko jak się da. Jest ciekawiej. Taka jazda zgodnie z przepisami to nudno trochę. Przepisowo to się staram jeździć w realu. A ja lubię, wiesz, taki ten... Lubię jeździć zgodnie z przepisami i mieć taki... No... No tak, tak realnie pojeździć tutaj. Jak chcę się pościgać, to włączam albo NFS-a, albo Formułę 1 i tam wtedy się wyżywam. Piotrek, zamieszki są w Tadżykistanie? A skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem. Jak coś, to będę tymi kostkami brukowymi rzucał w ludzi. Robert, uprzedzając ewentualne marudy. Tak, jeżdżenie tego samego okrążenia po kilkadziesiąt razy w kółko też może być nudne. Ale jednak emocje są zupełnie inne. O ile nie zwiedza się band i pobocza co chwilę. Pablo, Jacek, ja tam wolę zgodnie z przepisami, chyba że wspólnie z gangusami sobie wyścigi WTS-2 urządzamy, prawda, Simulation? Tak. Chociaż nie uczestniczyłem w tych wyścigach, to widziałem, że tam grubo było. Zawsze można się pościgać w ETS-ie. Dokładnie. Wiecie co? Może zjedziemy sobie tutaj na pompę. Tutaj nie ma zakazu wjazdu, to wjeżdżam od tej strony. Chyba że był. Wyłączamy i tankujemy. Uważajcie na wybuchy w Syrii. No, tutaj zawsze jest bombowo. Ogień z lewej przód do góry, tak. Ok, bak pełny. Jedziemy.
nie widzę nic, czy tam coś jedzie, nie jedzie. Czekajcie, bo tu znając mnie, to zaraz coś we mnie przywali, ale ja tu kurde nie jestem w stanie się wychylić. No trudno, źle podjechałem. Mam nadzieję, że już nic nie przywali we mnie. Jazda w konwoju to już jest wyzwanie samo w sobie bez względu na wybraną trasę. Też prawda. Jeszcze jak tutaj zaczynają się ukochane nasze lagi. To jest w ogóle wtedy fajnie. Piotr, szkoda właśnie, że nie pomyślał nikt o tym, by przy okazji jakiś port zrobić do FSX. Może. Jesteśmy w Izra. Ale Grzegorz, nie chciałem spojrzeć. No to nie sztuka na kamerze 2 spojrzeć. No ja wiem, że można, ale... Wiesz, na żywo nie mam kamery numer 2, nie? A chciałem tak tutaj... Skręć w lewo. To, że tam czasami wam pokażę widok z drona. Dobra, czekaj, bo ten to... No nie przepuści. O, a ten już przepuści. No dobra, trochę bym wymusił, no. Ale wyhamowałem. O, fajny most tam się pojawił. To jakiś w budowie chyba. Albo zburzony. No tutaj w tym kraju to jest jedno z dwojga. O, kierownica. Ale most fajny, podoba mi się. Pablo, ochota to może jest, tylko z czasem gorzej. Ludkość, kurde, jak mi się nie chce jutro rano wstawać. To się nie kładź w ogóle, nie wiesz, musi się wstawać, zobacz, ludkość. O, a tutaj jakie T-34-85 pewnie. Radziecki. Widać, że Syria. Już 22, także jeszcze z pół godzinki. A gdzie jesteśmy na mapie? Kurczę, nawet jeszcze do Damaszku nie dojechaliśmy. Nie, to do Baku nie dojedziemy. No nie ma bata. Może do Ankary maksymalnie. Zobaczcie, dopiero tyle przejechaliśmy mapy. Nie ma bata, nie dojedziemy. Trzymaj się lewej strony. Lecimy sobie teraz w stronę Damaszku. Dejeleń.pl, siemka, jestem nowy, bardzo nam miło, że wszedłeś, że się przywitałeś, chwali ci się. I mam nadzieję, że zostaniesz u nas dłużej, bo ekipa fajna. Także witamy, drogi Jeleniu. Trzymaj się prawej strony, potem... Na lewą stronę. Czekajcie, tutaj chyba muszę w prawo skręcić.
Rura, Adam, dolecimy do Baku. O, Piotrek. Tu Piotrek, Na lewą Grzegorz. stronę. Ujrzałem na wpis Piotrka Huzara. Tak, witamy nowego widza kanału. Powiem tak, gdyby dzisiaj była sobota, to by się poleciało jeszcze, wiesz. Ale niestety sobota nie jest. Będzie trudno. Dobra. Rura. Damaszek już objechaliśmy. To też koniec autostrady. Ledwo wjechaliśmy i koniec. A, myślałem, że tu zjazd jest. Niedaleko Damaszku siedział Lucek na daszku. Jakiś ptaszek, o, następne T34 stoi. Ja pluję? Co? Kurde, w oddali towarowy Gagarin ciągnięty wydaje odgłosy, jakby bombowiec leciał, aż do okna poleciałem. O kurcze, no. Piotrek spanikował. Mam problemy z wymową. Spoko. Co tu się dzieje? Co to za korki? Jaka mapa? Jeleń, wiesz co? To jest wielka mapa combo, to jest zbitek i połączenie wielu, wielu, wielu map. Także jak coś, to tutaj do opisu tutaj ci odsyłam, bo w opisie jest większość spisanych map, więc tutaj tekstowo się porozumiewamy, więc nie powinno być problemu, abyś pisał czytelnie. Tak, dokładnie tak jak Robert pisze. No i wjeżdżamy do Libii. Ojej, już myślałem, że będzie dzwon z tym fokusem. No, uzbrojony po zęby. Już patrz, kiedy koniec warty. Nie, już nic. Oj nie. Teraz Liban będzie. Tak mi się wydaje. Ty chyba masz kompas NASA, że ci ciągnie tyle map. Nie, no może z NASA nie. No ale troszkę tutaj zainwestowałem, żebyście mieli dobry przekaz. Liban, Bejrut. O, Filip tutaj wyjaśnił. Liban. Libia jest w Afryce.
A to ja chyba Liban powiedziałem. Czy nie powiedziałem, czy się przejęzyczyłem? W każdym bądź razie wjeżdżamy do Libanu. Ale trzepią dokumenty. Teraz w stronę już Turcji lecimy. Tutaj jaka policja. Do Bejrutu 70 kilometrów. Zachla. Miejscowość Zachla. Tutaj taki perfidny polski fotoradar robi za. Wjedź na rondo, w drugi zjazd. No dobra. Pojedziemy tym środkowym. Zjedź. Adam, widziałeś tytuł książki, który wrzuciłem na DC o Czarnobylu? Tak. Widziałem. To, Robert, jak ją przeczytasz, to daj znać, jeśli chodzi o twoją opinię, bo zaciekawiłeś mnie. Zachla to często odwiedzane w weekend miejsce. Tak. Także czekam na twoją opinię, Robert. Trzymaj się prawej strony. Potem skręć w prawo. Oj, tutaj fajna droga się szykuje. Jakaś, to zwiedzimy Skręć ją. w prawo. Co teraz zwiedzamy, słuchajcie. Także proszę tutaj drogiej wycieczki zwrócić teraz uwagę za widok za oknem. Jeżeli podjedziemy pod tą górę, to będzie na pewno ładny widok. O północy w Czarnobylu. Tak. Masakra, że tu trzeba się co chwilę ciągle zatrzymywać. No, checkpointy, Grzegorz, checkpointy. Zobacz, jaki mam piękny widok. I zaraz zjedziemy z powrotem na drogę, którą moglibyśmy szybciej przejechać, ale byśmy nie doświadczyli takich oto widoków. O, pewnie tam będziemy. W dole. Ja skończyłem niedawno czytać książkę Kickstera. No proszę. Za 50 metrów skręć w prawo. No jest tutaj czym kręcić. Skręć w prawo. I dojeżdżamy do Bejrutu.
proszę. Kaufland. Shell. I palmy. Renault. Lubię takie serpentyny, a jeszcze jak się po takich serpentynach ładunek ciężki wiezie, to jest dopiero zabawa. Tak. Fajnie. Nie, naprawdę bardzo ładna mapa. Bardzo fajnie zrobiona. O, Carrefour. Ciekawa, ciekawa nazwa. Ciekawie zapisana. No i wlatujemy już na trasę, którą znamy. Pamiętacie tutaj te okręty. Juraz, właśnie się dowiedziałem, że mój brat jedzie stopem Fordem F-Max. No to miło. Przede wszystkim, że znalazł stopa. Potem skręć w prawo. A to teraz będziemy w korkach tu stali. A propos... Oj. Może widział ktoś, już wyszła mapa do ETS Jurassic Park, niestety płatna, a nie widziałem. Nie widziałem, Robert. Grzegorz, mam takie pytanie, kto to jest ten SimAvGeek? A wiesz co, to jest taki młody youtuber, który głównie MFS-a nagrywa. No ludzie, no, jedziemy. No podjedź. Nie no, tak to się nie będziemy bawić. No i stoimy. Mam nadzieję, że mi teraz mandatu nie dadzą, bo ja już wjechałem na skrzyżowanie. Chcę z niego zjechać. Skręć w prawo. Także polecam tutaj kanał, ale to jest głównie content MFS-owy. Wrzucę do Adama na DC. Tak, wrzuć, chętnie zobaczę, co to za twór. No widzę, Robert już wrzucił. Na kanał ETS ATS. Cześć Paweł Krymarys, dobry wieczór, cześć. Tak, widziałem, Robert, widziałem. Harmidon. Córa oglądała Harmidon. Okręty mam ci pokazać? Jakie okręty? Piotrek. My na pewno oglądamy ten sam ekran. Gdzie tu okręty widzisz? Gdzie to jedziemy? A jedziemy, Paweł, do Tadżykistanu. Dziś pewnie nie dojedziemy, bo trasa jest długa. Ale teraz jedziemy w stronę Turcji, dalej z Turcji na Gruzję, Armenię i dalej do Tadżykistanu. Na lewo jest jakaś woda. No, no masz, no, tutaj są jakieś łajby. Może to są te od oligarchów, nie wiem. Rampetrol.
Rompetron. Świętuje pewnie urodziny Filipa. Peter, doberek asfalciarze. Kurde, asfalciarze, gdyby nie asfalt, Peter, to byś na wodzie lądował. Albo na trawniku. Mówiłeś wcześniej o okrętach. Ale ja nie mam żadnej gry z okrętami. Piotrek, coś nie ten. Coś teraz wątek straciłem, Piotrze. Może też już zmęczenie dopada, bo jednak już zobacz, już tyle godzin w drodze, tyle kilometrów za sobą mam. O, będziemy przez Trypolis jechać. Przez środek Trypolisu. Nas mapa prowadzi tym razem. Dobra, przejedźmy tak, jak nas mapa prowadzi. Skręć w prawo. Pauza potrzebna. No. No niedługo będzie pauza, bo już 22:15 to... Niedługo będzie pauza. Myślę, że jak dojedźmy tylko do Turcji, w Turcji zrobimy pauzę. Tutaj niebezpiecznie w tej Syrii. Skręć w lewo. Lidl. Peter, z dwojga złego to zdecydowanie, ale hajs chyba lepszy. Zlało ciąga. Oj, hopy, hopy. Iveco. Chyba się do Turcji powoli zbliżamy. Wieć na rondo w pierwszy zjazd. O, jakie Volvo pojechało. Rondo, zjedź. Mówiłeś, że jadąc z Serpentyn kawałek dalej są okręty. A, no to było widać. Gdzie to było widać? W Bejrucie. Chyba w Bejrucie było widać okręty. Tam było coś. Ale to już tam spojrzeliśmy tak z daleka, bo tam były te promy. I tam właśnie Piotrek, chyba o tym wspomniałem. Grzegorz, bo Simavgik to podobna nazwa do twojego kanału. Myślałem, że może to jakiś twój człowiek. A nie, po prostu to jest chłopak, który do mnie napisał bardzo mile, sympatycznie, kulturalnie. Poprosił o jakąś współpracę i przystałem, bo czemu nie? No sam jestem jeszcze małym kanałem. To czemu nie współpracować? A że chłopak wydaje się na razie ogarnięty. Bardzo fajny content lotniczy robi. Tutaj Peter chyba, nie? Znasz Simavgika. Albo u ciebie, albo u kapitana Pawsa, on tam się chyba udziela. No i tak nawiązaliśmy taką rozmowę, współpracę, więc fajnie. Peter, znam, znam. No. I tutaj Simavgik, nie? Taki dość sympatyczny, ogarnięty chłopak.
Palmy jak na Hawajach. No. Tylko bananów brakuje. Albo kokosów. Jeszcze zerknijmy. To jeszcze tutaj kawałeczek i potem już będzie Turcja. Peter, nie znamy się długo, ale poznaliśmy się głęboko. Syria. Okej, nie wnikam, nie wnikam, Peter. No nie, człowieku, no tak się boisz pod te bramki podjechać, to może słuchajcie, może ja powinienem innym pasem pojechać. On tak trochę tak dziwnie podjeżdża pod tą granicę. Pytam, bo wysłał mi zapro na swój serwer, a ja nie przyjmuję zaproszeń nieznajomych. Nie, spokojnie, tylko że nie wiem, czy Grzegorz ten content będzie ci odpowiadał, no bo chłopak robi głównie. Chyba tylko robi z MFS-a. Także jeżeli ktoś lubi content lotniczy, na przykład tutaj tak jak Robert, on uwielbia content lotniczy, to na pewno wiem, że wejdzie tam do SimAfgika. Peter, dzisiaj pany piłem mirabelkę i mi się śliwką odbija. Dobrze, że śliwką, a nie pestkami. Między palmami Pamela na jajach. Ciekawe masz, Piotrek. Byłoby takie marzenia, wizje. Może nam coś więcej o tym, Piotrze, powiesz? Adam, wbiłem tam, ale nie wiem po co. No przecież jak to nie wiesz po co? Bo lubisz latać. Przecież te emocje, będąc te 38 tysięcy stóp nad ziemią, jak się leci, te tysiące mil, jak się zapieprza te tysiące mil. Peter, wytłumacz koledze Robertowi, po co on ogląda kanały, gdzie są treści lotnicze. No, wytłumacz, Peter, bo ja chyba nie docieram do naszego wspólnego, umiłowanego kolegi. To może tutaj kolega Peter mnie wspomoże w tym. Jedź prosto. Pojadę prosto. Na 60. Robert, ja to głównie dla obsługi pokładowej wchodzę na lotnicze. Aha. Obstawa, tak zwane security. Oglądasz te kanały o lataniu z tego samego powodu, co ja oglądam kanały o ściganiu. O, już wszystko rozumiesz, Robert. Wjedź na rondo, w drugi zjazd. Zjedź. Adam, gdzie... Co jest? Jezus. Dobra, 2%, a to dopiero początek. Adam, gdzie tam Jedź stewardessy i prosto. driny? Aha. Robert wie co dobre. Ja w sumie polubiłem kontent lotniczy, piszesz Grzegorz.
Ale brak mi wiedzy odnośnie samolotów i Jedź na lotnictwa. rondo Poza w tym to pierwszy już za dużo zjazd. kanałów subskrybuję, bo nie wiem co oglądać. Oglądaj. Jak ci to odpowiedzieć? No, na co masz w danym momencie ochotę? Po Jedź. prostu. Ja już z takiego założenia wychodzę, mając taki duży wybór, wchodzę do, jak to się mówi, do przyjaciół YouTube'owych, chociaż na chwilkę zawsze staram się wejść, łapkę zostawić, przywitać się. No czasami jest tak, że no, nie mam możliwości przywitać się tak za bardzo, no to chociaż tam po cichutku w tle posłucham. Bo i takie się zdarzają sytuacje, gdzie tam już nie walę w klawisze, albo na przykład jadę samochodem, no to też się już nie witam, tylko tak, jak to się mówi, podcastem. A inne kanały, już takie, nazwijmy to, nieprzyjacielskie, chociaż może źle powiedziałem, niezaprzyjaźnione, o tak, no to wchodzę i oglądam to, na co mam ochotę. Już. Oj. Można latać w inny sposób. Dobra, fajka jest odlot. A jakbyś jeszcze wziął mocniejsze środki, to i na smoku polecisz, Robert. Ja to wchodzę do Adama na stream, bo jest okazja, żeby piwko chlapnąć. A to ja piwko tutaj rozdaję? Czy po prostu pijesz piwo w dobrym towarzystwie? Męczą już mnie te checkpointy. Już jak jedziemy do tej Turcji, to już mam nadzieję, że już będzie. Nie no, już będzie po nich. Patrzaj na łapki. No, 22 są. Bardzo mi dziękuję. Patrzam. Moment, czy ktoś coś o piwku wspomniał? Adam, a gdzie moje? Robert, ty mi lepiej powiedz, czy zamiast piwka już wypiłeś niespodziankę, którą dostałeś. Nie, po 23. A. Dzięki, Peter, dzięki. Powiedz, czy ci smakowało. Tak, pijemy za zdrowie Filipa dzisiaj. Także Piotrek, tu Piotrek, Peter, jeżeli masz tam piwko pod ręką, to za zdrowie tutaj Filipa możesz przechylić. Adam czeka na swój moment, smak znam. A, no dobrze. Wjedź na rondo, w drugi zjazd. Kamas tam jedzie? Nie, myślałem. Zjedź. Grzegorz, ja już spadam. Wjedź na Szerokiej rondo, drogi, cześć wszystkim. pierwszy No, trzymaj się. zjazd. Grzesiu, dzięki, że padłeś, że tu z nami Rondo, pogadałeś i zjedź. do następnego. My też już niedługo kończymy, tylko dojadę do tej Turcji, już za granicą gdzieś tam znajdę parking i będziemy też już kończyć. Następna cyfra to 25. Czuwaj. Dobrze, dobrze. O, Arabian Food.
Samolot jakiś lata po prawej. Tak, widziałem, że coś tutaj śmigało. On już poleciał chyba. No, papa Grzesiu, cześć. Oj, coś zaczyna padać. Robinson, siemka, cześć. Aż się rozpadało. Tak się nagle zachmurzyło. Czarosiny, ciężkie niebo. Teraz masz, Piotrek, statki na niebie. To nowy kamaz był. A, dzięki, Piotrek. Mikołaj, Mikołaj, jaką ty masz kartę graficzną, że masz 140 FPS w kabinie? A, tam w opisie jest, ale już ci powiem, mam RTX-a 3080. Także mam kawał dobrej karty graficznej na pokładzie, z czego jestem bardzo dumny. A ja mam GTX 730 sprzed 10 lat. A widzisz, no to i nie masz 140 FPS-ów. Masz 130 FPS-ów zamiast tego. Oj, ale bym przywalił właśnie w szlaban i by mnie tutaj haltnęli, byłoby już po streamie. Jak będzie się szlaban otwierał, to im po klamkach przejedzie. Nie, nie przejechał. RTX powoli tanieją, może uda się za jakiś czas i coś mi wyrwać z 3070, 80. No, no już w końcu trochę normalnieje sytuacja tego sprzętu. Także jeżdżamy do Turcji. Do kraju Erdogana. Muszę jechać za tym tirem. Myślałem, że przejadę jakoś tak fajnie, ale nie dało się. Nie, żebym miał złą grafę teraz. Wiem, Robert, do czego pijesz. Wiem, wiem. Do Jeleń, ja idę spać jutro do szkoły. No, trzymaj się, Jeleń. Dzięki, że tutaj wpadłeś na kanał. Także mam nadzieję, że tutaj dłużej z nami zostaniesz i będziesz się dobrze bawił z nami. No i powodzenia w szkole w nowym nadchodzącym tygodniu. Promocje, jak się domyślam. O, nie tylko promocje. Nie tylko promocje, Mikołaj. Tutaj jest map od chuchu i ciut ciut. Wejdź sobie w opis pod filmem, to tam zobaczysz te najważniejsze mapy, które tutaj są zapodane. To jest wielka mapa combo. Gdzie promocje to jest tylko część tego, po czym tutaj jeździmy. Tak, lubisz, Filip, Turcję? To ja też się idę nachlać, bo też jutro do szkoły. Oj, Peter, Peter. A czegoś ty się jeszcze będziesz uczył?
Turcja od niedawna kojarzy się nie tylko z kebabami, ale też z bajraktarami. Tak. No ten utwór Bayraktar jest niesamowity. Bardzo mi się podoba. Mikołaj, ja gram na TMP, więc only promoc mogę. A spoko, jasne. Dobra, słuchajcie, mamy 34. No, mogłem tutaj na rajki wjechać. Zobaczmy jeszcze, gdzie tutaj będziemy mieli jakieś noclegi. Może do Antaki wjedziemy? Albo tutaj, już przy drodze, nie będziemy wjeżdżać nigdzie głębiej. Dobra. Przy najbliższej okazji wjeżdżam na rajki i kończymy zabawę. A tutaj, kurczę, nowi widzowie się schodzą. Cześć, Gingers. Witam cię również. Oczywiście używam nas. No, jasne, jasne, Mikołaj. Mikołaj, czy mam ATS-a? Mam. Mam ATS-a i też, jak zobaczysz moje filmy na kanale, to tam też są odcinki z ATS-a i też robię karierę trackera w ATS-ie. Właśnie w tym tygodniu, któregoś dnia, może, no, powinienem zrobić, no, w najbliższym czasie już jakiś odcinek z ATS-a. Mam ABW, Peter, to głośno tego nie mów. Cześć, Imbir. Oj, Peter. Turcja to też a la Turka. Seriale tureckie. Tak. Oj, co to było? Czyż jadę tylko 66. Jutro znowu do roboty. Do szkoły, Marecki, do szkoły. Za ponad 20 metrów skręć w lewo. O, przejechałem chyba, kurde, parking. Tak się zagadałem z wami. Wjedź na rondo, w drugi zjazd. Dobra, to tam chyba jeszcze jedna była. Zjedź. Mikołaj, ja też mam wszystkie mapowe, oprócz Wyomingu. Też na promocji gram, dziwię się sam sobie, że kupiłem tyle DLC, a i tak w to nie gram dużo. No widzisz, no ale wspierasz studio SCS. Turcja równa się kebab. A powiem wam, że dzisiaj miałem straszną ochotę na kebaba. Nie wiem, czy jutro sobie kebaba nie zapodam. Jakoś tak dzisiaj za mną chodził nasz tutaj rodzimy Zahir. My mamy wszystkie DLC do ETS-a, ATS-a i gramy. Nawet mamy więcej, Robert, niż DLC, nie? Oj. Trzeba trochę tutaj, kurde, uważać. Ja tutaj czytam sobie z wami, rozmawiam. A tutaj takie serpentyny bym na czołowe pojechał. Wspaniałe stulecie. Bajka, kocur, kebaby, Bayraktar, Ankara, Stambuł. Tyle znam. Nie doczytałem reszty już, bo nie będę sobie już tu strzępił języka. Marecki, to musiał być jeszcze świeży, skoro za to chodzi. Tak. Dokładnie. Peter, tylko nie zamawiaj kebaba koszernego, bo znam takie lokale. I koszerne to z podłogi. Dobra. Dobra, słuchajcie, wjeżdżamy tutaj. Może gdzieś tu się da przespać.
Chyba nie ma noclegów, coś czuję. Jest tutaj nocleg? A, dalej jest nocleg. Dobra, to jeszcze zatankuję, jak już tu jestem. Bartek Klunder, ja się nie przywitałem, ale się żegnam. Idę spać, bo jutro do szkoły. Miłego tygodnia. Również, Bartku. Wszystkiego dobrego, miłego tygodnia i powodzenia w szkole. Mam nadzieję, że jeżeli jakieś klasówki, kartkówki będą, to wam się tam powiedzie. Pierwszy zjazd. Dobra. A my też już na dzisiaj kończymy. Robię. Światełka wyłączamy. Wyłączamy silnik. Ręczny zaciągnięty. Idziemy na zewnątrz. Robimy jeszcze obchód wokół samochodu. Takim oto zestawikiem dzisiaj tysiące kilometrów. Zrobiliśmy i zrobimy. W ogóle zobaczmy, gdzie jesteśmy na mapie, ile to przejechaliśmy dzisiaj. No jest kawałeczek. To jest Afryki przez Bliski Wschód. Także następnym razem już mam nadzieję, że to trochę lepiej pójdzie niż dzisiaj. Ale już nie będzie, mam nadzieję, tyle checkpointów. Także co tam jeszcze pisać? Rafał Mielewczyk, wszyscy do szkoły idą? Jeny, to ja chyba stary już jestem. No nie wszyscy, nie wszyscy do szkoły. Ja jutro też do pracy. Dobrze, kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. 24 łapki, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję też za dzisiejszego donata tutaj od Roberta. I bardzo dziękuję moderacji za to, że też tutaj jak zawsze czuwa. No i co, widzimy się, mam nadzieję, następnym razem. Cześć Aleś, trzymajcie się zdrowo, człowiek i znośnego tygodnia. Dokładnie tak, tutaj słowami Kuby Klawitera. A właśnie, Tech Week trzeba jeszcze dzisiaj obejrzeć. Kuba Klawiter na pewno coś tam wypuścił, a przynajmniej mam taką nadzieję. Także, no to co? Koniec tej niedzieli, koniec weekendu, znośnego tygodnia wszystkim. Trzymajcie się, do następnego. Także dziś z wiadomych względów nie będzie suchara. Niech to też będzie takie symboliczne.